Witajcie w poniedziałek, jest 15.35, nawet całkiem sprawnie udało nam się przejechać przez Warszawę z Mokotowa do centrum. Jestem właśnie na ulicy Wilczej, czyli na ulicy, przy której znajduje się salon sukien ślubnych, w którym zakupiłam swoją kieckę, dokładnie rzecz biorąc La Marie. No i co, i za chwilę tam pójdziemy. Jestem umówiona na godzinę 16. To, ale może pójdziemy, może pani będzie miała chwilę, żeby wydać tą sukienkę nam już wcześniej, skoro już tu dotarliśmy. Przy okazji podejmę decyzję dzisiaj pewnie co do biżuterii, co do tego, czy zdecydować się na naszyjnik, czy nie. Chyba już, w sensie, mam dwa naszyjniki ze sobą, ale myślę, że jeden już został w mojej głowie poniekąd zdyskwalifikowany. Więc to będzie teraz kwestia tylko tego, czy pozostać przy gołej szyi, czy jednak szyi z naszyjnikiem. Andrzej ogarnia parking i pracę. No i zaraz idziemy do salonu. Zapytam, czy pozwolą mi nagrać moje mierzenie. Mam nadzieję, że tak. No to wtedy pokażę wam jeszcze, jak to wygląda na przymiarkach i pewnie nagramy właśnie, jak podejmujemy tą decyzję związaną z biżuterią. Jaku, stresuje mnie to jakoś. Dzisiaj odbieram sukienkę, już za 4 dni wesele, ślub. Wow. Tak, że powoli idziemy. Okej, jest? Tak. Nie zaczepia pani? Nie, wydaje mi się, że nie. No, raz przydeptałam, ale myślę, że to kwestia tego, że tak po prostu niepewnie idę. To teraz chodzimy. Okej, filmuj. Pani Kasiu, z tego dnia. Jeżeli będzie cokolwiek, tak, to proszę zgłaszać. Bo to tak, żeby pani się dobrze czuła. No jak idę szybciej, no to nie mam zupełnie tego problemu, tylko jak idę wolno i tak myślę nad krokami, to... Teraz wolno. O, teraz coś przydepnęłam. Tak, trzeba, ja myślę, że trzeba to skrócić. Odrobinę, tył jest okej. Miałam wam pokazać, jak wybieram biżuterię, ale robiliśmy to jakoś tak na szybko. Powiem wam, że trochę nam się zeszło. Jest 17.20, czyli byliśmy tam blisko 2 godziny, bez 10 minut. Także trochę sporo. Suknia leciała chyba 4 czy 5 razy do poprawki. Dlatego, że te warstwy przednie panie tak ostrożnie skracały, żeby, no wiecie, no łatwo jest skrócić, ale potem przedłużyć to już niekoniecznie. Więc robiły to bardzo ostrożnie, a jednak cały czas z przodu, jak szłam budkiem, gdzieś haczyłam. Więc siedziałam tak długo, dlatego że suknia co chwila szła... Za 150 metrów. Google przemówił. Suknia co chwila szła do popraweczki, do lekkiego skrócenia, no i tak co chwila właśnie ją przymierzałyśmy. Jeszcze mam doszytą z tyłu przy suwaku haftkę, tak na wszelki wypadek, z uwagi na mój rozmiar biustu i... no i miałam właśnie przed chwilą instrukcję z tego, jak o nią dbać. No i co? No i to już zaraz. Dojedziemy teraz do domu. Powieszę ją sobie, niech wisi na drzwiach. Pani mówiła, że można ją wyjąć z pokrowca i przykryć po prostu prześcieradłem. Wtedy ona będzie trochę bardziej swobodnie sobie wisiała, ale w pokrowcu też jest spoko. No i w pokrowcu myślę, że ją właśnie zostawię. Także tak. Żelazkiem, jeżeli chciałabym ją wyprasować, to tylko tym parowym, tak wiecie, huchnąć parą, broń Boże, niczym sukienki nie dotykać. I to tyle chyba z instrukcji, a jeszcze odpowiednio trzeba zapinać i rozpinać pokrowiec, tak żeby po prostu sobie tej sukienki nie przyciąć niepotrzebnie, bo można ją po prostu w ten sposób łatwo zniszczyć. Więc tak, wracamy do domku. Trochę będzie trwała ta podróż. Zjemy obiad i pewnie jeszcze skoczymy dzisiaj do Galerii Mokotów w poszukiwaniu okryć wierzchnich, dlatego że mimo, że pogoda, prognozy w miejscowości, w której bierzemy ślub, się nieco poprawiła,
no to jednak jakoś specjalnie ciepło nie będzie. Więc musimy zorganizować sobie jakieś płaszcze. No. A co do biżuterii, to osobiście tak jak myślałam, czyli z naszyjnikiem jest tego za dużo. Panie w salonie też tak też to potwierdziły, że już za dużo się dzieje, więc pakuję go i pewnie jutro odeślę. To na razie tyle. Obiad i może zobaczymy się w Galerii Mokotów w poszukiwaniu płaszczy. A co to za przystojny dżentelmen? Poszukiwaliśmy płaszczy. Jako, że pogoda ma być taka se. Andrzej, przypozuj. Andrzej ma taki piękny płaszczyk na suwaczek, żeby było wygodniej. Tutaj guziczki, więc jak się zapnie, to prawie nie widać. Bardzo ładny, prawda? Andrzeju, skąd zamówiłeś? Lancerto. Tak. Zamówiliśmy z Lancerto. Idziemy do drukarni. Musiałam przerwać w pół słowa, bo odbywał się tam obok jakiś dziecięcy dramat. Ale chciałam powiedzieć, że idziemy do drukarni wydrukować plan stołów, bo już raz go Andrzej wydrukował, ale tak go pisałam, że wszędzie były literówki. I musimy poprawić to. I przy okazji odbierzemy jeszcze jedną paczkę z paczkomatu, już ostatnią, która miała do nas dojść. Andrzej ma taki śmieszny kuperek teraz z tyłu, bo ten płaszcz dopiero co przyszedł i jeszcze nie rozpruliśmy tego czegoś tam. No, przystojniaczek mój. Patrzcie, jak ładnie ostrzyżony. Nie ma lipy. No, siema, siemano kocury, sztosy, koty kabanosy. Kreseczka, kreseczka siedzi. Broda fresh. Fryzurka fresh. Milion dolarów. Tak, no. Idziemy do tej drukarni. Andrzej pójdzie do drukarni, a ja pewnie zagubię się w Rossmanie. Taki jest plan. Witajcie kolejnego dnia. Jest już środa. Pierwszy dzień wolny dla nas. Dopiero zaczęliśmy urlop, a ja nie śpię od godziny 7. Czyli w zasadzie nic się nie zmieniło. Wstałam tak, jakbym wstała do pracy. No ale musiałam tak wstać, dlatego że o 9 miałam umówione paznokcie i miałam je tam przy na lato, na rozbrat. Więc miałam kawałek do dojechania i w ogóle dzisiaj tak mi nieszczęśliwie ta komunikacja szła. Autobusy mi się spóźniały, nie zdążyłam na przesiadki. Byłam tam, no, lekko spóźniona. Parę minut tylko, ale z tego całego zamieszania zapomniałam pobrać pieniądze. A rozliczam się za paznokcie zawsze gotówką. Pani nie ma terminala. Zgodziła się, żebym puściła jej po prostu przelew blikiem. Więc spoko, było to jakieś rozwiązanie. No ale no właśnie w tym biegu gdzieś tam trochę mi rzeczy poumykało. Teraz już lecę do domu, widzicie, mam na sobie czapeczkę. Nie jest może to wybitnie estetyczne, ale nie chcę się rozchorować, bo wiecie, dzwonią do nas znajomi i mówią: no wiesz co, Kasia, a ktoś tam jest chory, nie? A kogoś tam to też bierze przeziębienie. No i ostatnio też tak różnie się czułam, brałam sobie ibuprom już tak na zaś. Dzisiaj stałam, z rana mnie lekko bolało gardło, teraz jest okej. No ale chodzę sobie w czapeczce tak na wszelki wypadek po prostu, żeby nie kusić losu. No jest godzina 15, już zaraz. Za chwileczkę, no tak naprawdę będę w domu. Już wchodzę na osiedle. No, byłam rano na tych paznokciach, z tymi mi się zeszło, mam fręczyka, zeszło mi się 2 godziny, dlatego że Rita jest bardzo dokładna, ale to akurat ekstra, to jest akurat powód do tego, żeby się cieszyć. No, potem musiałam wrócić z tego centrum tu na Mokotów, Andrzej mnie odebrał z metra, więc trochę ułatwił mi życie, a on akurat wracał od fryzjera i powiedzmy, że miał nawet po drodze, bo był przy czym, jak to się nazywa? No, ten basen taki na Mokotowie. Przy Warszawiance, o. Przy Warszawiance, a ja wysiadłam sobie na metro Wilanowska i stamtąd mnie zgarnął. Zjadłam szybkie śniadanie. Wróciłam do domu, w sensie wróciłam do domu, zjadłam szybkie śniadanie, ogarnęłam się. I poleciałam na kolejne paznokcie, tym razem u stóp, w inne miejsce już. No, a teraz właśnie z tego wracam. Trochę nam się dzisiaj przedłużyło, bo doszło w salonie chyba do jakiegoś fuck-upu. Było umówionych za dużo osób na godzinę 13.
No, a że mi się w sumie jakoś tak specjalnie nie śpieszyło, no to zgodziłam się, żeby najpierw obsłużono tą panią, która przyszła na dłonie, a ja sobie w tym czasie moczyłam nóżki. No i teraz wracam. Chyba, nie wiem, albo pomyślę o tym, żeby już się w jakiś sposób może trochę spakować, albo po prostu wezmę się za sprzątanie. Jeszcze nie wiem. Jeszcze pomyślę. Boże, jak oni jeżdżą po tym osiedlu. No, jeszcze pomyślę. O godzinie 18 jeszcze dzisiaj mam lekcję śpiewu. Przez moment miałam takie, kurde, mogłam to odwołać. Ale nie mogłam, dlatego że mam taki pomysł ambitny, żeby Andrzejowi na sali zaśpiewać taką ładną pioseneczkę Elvisa Presleya, I can't help falling in love with you. Chyba tak się to nazywa. Tak, no, tak. To jest właśnie to. I no i właśnie, no i muszę dzisiaj jeszcze iść, żeby to sobie poćwiczyć, żeby nie było żadnego fuck-upu w piąteczek, jak już przyjdzie do czego. Chociaż jak będzie, to w sumie nie jestem w stanie przewidzieć, no bo to wiecie, jeszcze będzie ten czynnik taki mocno stresujący. Sam fakt, że to będzie, wiecie, już wesele, my tacy wystrojeni i wszystkie oczy zwrócone na nas. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No i to chyba tyle z takiego update'u ślubnego. Już wracam, no właśnie, już ruszam na osiedle, już jestem między blokami, więc lecę do chaty. I może się weźmiemy za sprzątanie, żeby nie opuszczać domku z takim bałaganem. No, ale to jeszcze zaraz zobaczymy. Jeszcze chciałam powiedzieć, że normalnie nie mam jakichś takich większych problemów z sterą, a w tym tygodniu, jak na złość, wyskakuje mi strasznie dużo rzeczy, zwłaszcza tu w okolicach brody. I walczę z tym dzielnie. Mam taki fajny krem punktowy z Apis, z serii tej we współpracy z Dane. Taki wygląda jak strzykawka. I nawet daje radę. Dosyć mocno mi to zasusza. Ciekawe tylko, czy nie będę miała za suchej twarzy. Bo to też niedobrze. Ale chyba wolę mieć ciut suchą niż pryszczatą. O Boże, jak ja trzymam tą kamerę blisko, sorry. No. Dzień dobry wszystkim. Dzisiejszego vloga powinien rozpocząć Andrzej. Ale speniał i siedzi za kamerą. Więc tak, chciałam wam tylko powiedzieć, że no to już zaraz, naprawdę zaraz, mamy czwartek, jutro o tej porze już będziemy gotowi. Przyjechaliśmy już na miejsce, no i właśnie przygotowujemy wszystkie te szczegóły, które trzeba było ogarnąć. Tutaj z pomocą mojej mamy, babci i przede wszystkim też Julki przygotowaliśmy nasze cytrynóweczki, czyli okleiliśmy je naklejkami, które zamówiliśmy w miejscu, w którym zamawialiśmy też swoje, nasze zaproszenia. Ja tutaj właśnie siedzę i wypisuję kartki, czyli mam w sumie tą najtrudniejszą robotę, bo muszę określić jakieś ładne, wiecie, personalizowane życzenia. Więc wypisuję życzenia, które będą w koszykach z podziękowaniami dla rodziców, dziadków chrzestnych oraz dla wujka Sylwka i cioci Martyny. Do tego jeszcze przygotowaliśmy coś. Wybaczcie, musiałam tutaj szybki skłon uskutecznić. Coś, co będzie leżało na naszym stole. Takie podziękowanie na dzień dobry. Merci, że jesteś tu. No, klasyczny slogan. I do tego te czekoladki. Ten kartonik zrobił Andrzej. Zaprojektował go. To jest dokładnie ta sama róża, którą mamy na naszym motywie z zaproszenia. Kupiliśmy taśmę dwustronną i przykleiliśmy czekoladki, bo tak po prostu było dużo taniej. Na necie trzeba zapłacić 3 ziko za sztukę, no trochę zdzierstwo. Więc przygotowaliśmy to. Wywieźliśmy, a w zasadzie Andrzej z Mateuszem, czyli z moim bratem, wywiózł już wódkę na salę. Doszło do pewnego fuck-upu przeze mnie, bo nie powiedziałam na sali, że na część naszych gości, a w zasadzie dwie gościnie, nie jedzą mięsa. Gościuwy. Dwie gościuwy nie jedzą mięsa i potrzebuję dla nich dań wegetariańskich. Tu pojawia się problem, dlatego że nie mogę dodzwonić się do pani Aliny. Zdaje się, że na miejscu jeszcze jej nie ma i trochę przypał. Nawet trochę bardzo. Bo zaraz się okaże, że jutro laski będą miały do jedzenia co najwyżej ziemniaki, nie? Także mam nadzieję, że tak nie wyjdzie. No ale trochę się tego obawiam.
Tak. Potem spakuję wszystko to do tych skrzynek i pokażę Wam, co takiego ze słodkości i strunków różnej maści będzie się w nich znajdowało. Zapakujemy to w celofan, tak się to nazywa? Tak, zapakujemy to w celofan, no i wywieziemy, mam nadzieję, to wszystko już na salę, żeby raz nie robić tu bałaganu, a dwa, żeby już wszystko było gotowe i żebyśmy mogli to tylko wyciągnąć jutro w odpowiednim momencie. No i no, a teraz to chyba tyle. Jeszcze musimy skoczyć do Biedronki i dokupić szampana dla dzieci oraz jakieś cukierasy. A tak to wydaje mi się, że już wszystko jest gotowe. Wypisuję ostatnią kartkę, no i będziemy jechać do miasta.